Kolejny nieudany konkurs polskich skoczków, tym razem w Wiśle. Najlepszy z biało-czerwonych, Kamil Stoch, był 11. Zawody z bliska oglądał Mateusz Kędzierski. Polscy skoczkowie nie dali nam dziś powodów do radości. Oczekiwanego przełamania niestety nie było. Tym razem w rundzie finałowej oglądaliśmy w akcji trzech biało-czerwonych, ale marne to pocieszenie, no bo w konkursie startowało ich aż 11. Najlepiej spisał się Kamil Stoch, który był jednak dopiero 11. Piotr Żyła i Aleksander Zniszczą uplasowali się w trzeciej dziesiątce. Zawody w Wiśle pewnie wygrał rewelacyjny w weekend Jan Herl, który błysnął szczególnie w drugiej próbie. Niewątpliwie w Wiśle liczyliśmy na zdecydowanie więcej, ale najważniejsze imprezy tego sezonu dopiero przed nami. To tam ma być świeżość, no i zwyżka formy, na którą mocno liczymy. Z Wisły Mateusz Kędzierski, Kanal Plus Sport. Po sobotnim konkursie drużynowym, gdzie biało-czerwoni byli tuż za podium, liczyliśmy, że było to przełamanie. Taki dobry prognostyk przed konkursem indywidualnym. Faktycznie dziś było lepiej niż w dotychczasowych startach tego sezonu. Trzech Polaków punktowało, ale byli jednak daleko za czołówką. Skoki w Wiśle oglądali z bliska Filip Krzyszanowski i Marcin Rams. Na początek ech, bo mroczne czasy polskich skoków nastały, bo do czego to doszło, że my się cieszymy, że nie dwóch, a trzech reprezentantów Polski mamy w drugiej serii konkursowej. Warunki dzisiaj były w miarę wyrównane, warunki w miarę czyste. Nawet dziwiliśmy się w pierwszej serii, że jury umieściło belkę tak nisko, bo odległości, które uzyskiwali liderzy, nie były imponujące, ale odległości, które uzyskiwali reprezentanci Polski, wołały o pomstę do nieba. Dobrze powiedziane. Ty mówisz raczej wyrównane warunki. One wręcz były jak na skoki, ja bym powiedział, laboratoryjne. Nie możemy mówić o przełomie, absolutnie. Ja nawet bym powiedział, że możemy mówić o regresie, jeśli idzie o formę polskich skoczków. I powtarzam, do upadłego od kilkunastu dni. To są mroczne czasy, te, które pamiętamy z ostatniego sezonu Łukasza Kruczka. Światełka w tunelu wielkiego nie widać, może poza formą Kamila Stocha, która też nie jest wybitna. No ale okej, on gdzieś tam się kręci w tym drugim szeregu. Reszta do zapomnienia. Zapis wydarzeń do przypomnienia. 10 Polaków sklasyfikowanych wyżej od najlepszego skoczka poprzedniego sezonu. Brzmi jak reklama bardzo udanego dla nas konkursu, tak jednak nie było. Kamil Stoch, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczą, tylko ta trójka zdołała przebrnąć przez pierwszą serię. Na półmetku najwyżej z naszych 9 był Kamil Stoch. W finale liczyliśmy na atak w okolice czołowej szóstki, ale skończyło się spadkiem do drugiej dziesiątki. 116,5 metra. Stoch był 11, przy nim możemy postawić minimalny plusik. Piotr Żyła, skoczek zagadka. Gdyby wyniki z wczorajszej drużynówki liczyć indywidualnie, byłby 6. Dziś z jego skoków została jedynie stabilność. 115 i 116 metrów wystarczyło na 25 miejsce. Tuż za nim Aleksander Zniszczą. W tym przypadku możemy powiedzieć o małym kroku do przodu. O skokach pozostałych może lepiej nie mówić. Najlepszy dziś Austriak Jan Herl. W Wiśle udało mu się w końcu oddać nie jeden, a dwa dobre konkursowe skoki. Wystarczyło do pokonania Mariusza Lindwika i Stefana Krafta. Nie dość, że w wymiarze polskim to była kiepska niedziela, to w wymiarze skokowo-sportowym i poziomowym to był fatalny dzień. Znowu kłania się jury. Nie wiedzieć czemu pierwszą serię umiejscowiło na 10 belce. Skończyło się tak, że z 50 skoczków tylko 4 przekroczyło punkt K, czyli 120 metrów na skoczni, której hillside to 134 metry, a rekord skoczni to 139. No, aż mało prawdopodobne, aby Stefan Kraft tak tutaj skoczył. A skoczył. Bo a skoczył. Rekord, no. Nie, no, ja nie wiem, co jury dzisiaj widziało, co oglądało, ale na pewno nie widziało tych krótkich skoków, no bo to jest niemożliwością jest, żeby oni tak reagowali. Jakaś kompletna pomroczność jasna. W drugiej serii Kilian Pajerska, czy 129 metrów, czyli 5 metrów krócej od hillside'u i oni obniżają od wibelki. No to jest absurd, absurd. No w taki sposób to skoki nie staną się zimową dyscypliną numer jeden nigdy. Taki kamyczek do ogródka jury. Musiałem z siebie to wyrzucić. Rozumiem, dziękujemy. Może jeszcze o polskich skoczkach, bo za chwilę ich wypowiedzi posłuchamy. Każdemu czegoś brakuje, każdy z czymś się zmaga. To nie jest walka tylko z czynnikami fizycznymi, ale także z jakimiś metafizycznymi, mam wrażenie. Kamil Stoch jest najbliżej tego, o co chodzi. Ale tutaj cały czas czegoś brakuje. Kamil Stoch mówi o takim idealnym skoku. Gdybym oddał taki jeden idealny skok, to by wiele mogło zmienić. To by mogło coś poustawiać. No posłuchajmy. Te warunki są takie, że no nie da się daleko odlecieć. Sędziowie się też boją dać wyżej rozbieg, bo wystarczy, że tylko trochę ucichnie i od razu można lecieć dalej. Cały czas wydaje mi się, że te skoki są dobre, że one nie są aż tak tragiczne, ale jednak coś ciągle umyka. Nie był to mój dzień kolejny.
Wczoraj było lepiej, dziś znowu tak by no nie do końca. Myślę, że jest powód na pewno do optymizmu, bo skoczyłem w moim wykonaniu dwa fajne skoki przy trudnych warunkach, może nie trudnych warunkach, fajnych warunkach, ale może troszeczkę źle dobranym rozbiegu. Skoczyłem dwa fajne skoki, z których na pewno mogę być zadowolony i uśmiech na twarzy jest, bo pierwsze punkty i to u siebie w domu. W tych wypowiedziach brakowało głosu Dawida Kubackiego. On wściekły po tym swoim skoku, zniknął w tej strefie domków na dobre pół godziny. Jak wyszedł, to mocno wyściskał się z żoną, długo z nią rozmawiał. Potem klasa w relacjach z kibicami, bo przez dobre pół godziny rozdawał autografy i pozował do zdjęć. Ale mówi, nie, panowie, odpuśćcie mi dzisiaj rozmowy, tłumaczenie się. Nie, nie, nie wiem, co powiedzieć, tak? No i no ma mętlik duży, duży w głowie. Jest kilku skoczków, którzy w tym sezonie walczą ze swoimi demonami, na przykład Halvor Egner Graner, od którego paradoksalnie znosi w prawo. Janne Ahonen miał swego czasu takie historie, wtedy koszmarnie śnił o tym, że wpada w bandę. Nic takiego się nie stało, Ahonen wygrał, niech też poradzi sobie Graner i niech oczywiście poradzi sobie Dawid Kubacki. W tym naszym polskim zestawieniu jednak najlepiej i świadczą o tym nie tylko wyniki, ale i forma psychofizyczna. Prezentują się Kamil Stoch i Piotr Żyła. Oni są najbliżej tego, o co chodzi, ale trzeba przyznać, że skoków takich zimowych, w lodowych torach oni nie mieli zbyt wiele, więc dla nich starty dobrym rozwiązaniem są. Metoda startowa, ale co zresztą, tego nie wie w zasadzie chyba nikt. Kiedyś ten przełom musi nastąpić, oby w Klingenthal, bo przecież ten sezon nie może tak wyglądać do samego końca. No, oby w Klingenthal wyglądało to lepiej. Uzupełniając, to wiadomo już, że w kolejnych zawodach udział wezmą Stoch, Żyła, zniszczą i Wąsek. Z kolei Kubacki, Wolny, Stękała i Murańka udadzą się na treningi do Ramsau.